Dzień dobry. Jesteśmy po premierze filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Film bardzo mi się podobał. Obawiałem się powrotu na reżyserskie stanowisko J.J. Abramsa, bo nie podobała mi się pierwsza część nowych Gwiezdnych Wojen Przebudzenie Mocy. Podobała mi się część druga, Ostatni Jedi, bardzo mi się podobała. Bałem się powrotu J.J. Abramsa, ale jednak ta część według mnie wyszła bardzo dobrze. Zadziwiające jest, jak wiele fanowskich teorii na temat tych Gwiezdnych Wojen, które już pojawiły się w 2015 po premierze pierwszej części, sprawdziło się tym razem. Są różne zarzuty wobec tej części. Zapoznałem się z kilkoma recenzjami. Na przykład zarzutem jest to, że mało jest księżniczki Lei w tej części, ale wydaje mi się, że w obliczu tego, że Carrie Fisher zmarła, to trudno było jakoś zmontować tą rolę w tym nowym filmie. Wydaje mi się, że to się udało według mnie. Natomiast tak. Chciałbym, żeby moi widzowie, żebyście napisali, co wam się nie podobało bądź podobało w tym filmie Skywalker Odrodzenie, także w poprzedniej części, a nawet w tej części sprzed 4 lat. Chętnie się z tym zapoznam. I jeżeli tych wypowiedzi będzie przynajmniej kilka, to zrobimy sobie taką recenzję ze spoilerami. Natomiast bardzo bym prosił, żeby te komentarze były bez wulgaryzmów. Nie posądzałbym swoich widzów, was widzów, o to, że pojawią się wulgaryzmy, ale zawsze może ktoś się pojawić nowy i chcieć tutaj jakichś wulgaryzmów używać. Także napiszcie, co wam się podobało, nie podobało, a ja do tego tematu wrócę. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.